Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was serdecznie w kolejnym już oczywiście materiale z gry Pokémon Mega Power. No i słuchajcie, otóż dowiedziałem się, jak dostać się do jednego z miast, dlatego, no nie wiem, czy do końca wiecie, gdzie ja się teraz znajduję, dlaczego ktoś do mnie dzwoni jak zwykle, ale zaraz wam to pokażę, nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę. Ja jestem, słuchajcie, patrzcie, Aconite Wally. Tutaj jest od razu wejście, tak, to było tutaj to przejście, co nie? I tu była ta plaża, plaża, z której ja tam nie skorzystałem, a z której chyba skorzystać warto. Więc się tutaj też przejdziemy. Jorvet na pierwszym miejscu i dobrze, niech trenuje. Muszę, słuchajcie, znaleźć... dobra, daj Max Repele mimo wszystko, bo... muszę znaleźć przejście do jednego z miast, a w tym mieście, jeżeli się dobrze wszystko pamiętam, to nie bywałem. A przynajmniej tak mi się kojarzy. No zobaczycie zresztą sami. Uwielbiam Kanter, uwielbiam, jak jakiś pok stosuje tego typu atak. Super, świetnie, po prostu świetnie, świetnie. Dobra, daj to. Co ja na niego zrobię? Co będzie na niego dobre? Daj jakieś Aerial Ace'a, powinien wystarczyć. No, prawidłowo. No i oczywiście standardowo, chcesz trenować ostatniego poka, który nie ma setnego levela i proszę, proszę. Tak to się potem kończy dla wszystkich, co nie? Dobra. Muszę tutaj znaleźć taką ścieżkę przez te wodne tereny. No bo mówię, one są przeze mnie zupełnie niezwiedzone, tutaj mamy trochę takich miejsc, w których, do których powinienem się już wybrać wcześniej. Dobrze, to jest chyba ta ścieżka, tak, to będzie ta ścieżka, tutaj jest kolejna przeciwniczka, dobrze, dobrze płyniemy. No, no, tutaj sobie już radzisz, bardzo dobrze. Tak jest, i patrzcie, już w tym momencie 97 level, no powoli i do przodu. O, akurat na ciebie to nie chciałem trafić, no ale dobra, może taki Shadow Ball, może Leaf Blade mimo wszystko. No to zakończ to crunchem. Jakoś trzeba to zakończyć, no i Aeroblast. Niektórzy mówili, że w ogóle Aeroblast, że jakoś ja też nie skojarzyłem, że to jest cios typowy dla Lugii, prawda? No rzeczywiście, w tej grze jakoś ten Decidueye dostał ten atak, ale myślę, że to jest takie w sumie spoko. Ile on ma w ogóle ataku? Weźcie mi powiedzcie. On ma 100 mocy, nie no, to jest potężny atak i jeszcze ma dużą szansę na kryta, więc wiecie, no Aeroblast to naprawdę porządny cios. Szanujemy, szanujemy twórców tego haka, no bo mówię, no w zwykłej wersji to rzeczywiście on, tylko Lugia się go uczy, taki unikalny cios dla niej, a tutaj troszeczkę postanowili pozmieniać. Dobra, no jakoś sobie płynę i chyba płynę dobrze, co nie? W sumie to nie jestem teraz pewien, czy na pewno, ale chyba tak. Tak jest, ludzie, zobaczcie, gdzie teraz jesteśmy. Dawaj, flya. Teraz jestem w tym Mangrove Town. Jakoś wcześniej opływałem to miasto, nie wiedziałem, czy ono jest tam gdzieś pod wodą, czy coś, no ale ja po prostu źle płynąłem. A teraz już tutaj dotarliśmy. Witaj w tym małym mieście. To miasto jest otoczone przez wodę, a więc nie wiemy za bardzo, co się dzieje na głównym lądzie. No, no rozumiem, rozumiem. Mangrove Town, the town of memory, czyli miasto pamięci. Czy znam Primarinę? Czy Primarina taka rzadka? A co tutaj gdzieś występuje? Okej. Tak, gigantyczna Primarina, która jest większa od Wailorda. No to rzeczywiście, jakby większa od Wailorda, to byłoby coś. Bez wątpienia. Dobra, szukajmy. Żyjemy w regionie Hoenn. Znaczy, żyliśmy. Sky Pillar. Okej. Ja bym chciał, żeby ktokolwiek mi tutaj dał jakieś informacje odnośnie nowych legend. Wiecie, ja tam szanuję za każdą wzmiankę choćby, jakąkolwiek o legendzie. Albo i nie tylko legendzie, no bo słuchajcie, dzisiaj, ja jestem dzisiaj trochę przygotowany i właśnie przybyłem do tego miasta nie bez powodu, a głównie dlatego, że chciałbym zdobyć jedną z Ultra Bestii, ale czy się uda? No zobaczycie sami. Zobaczycie sami, na razie tutaj chodzimy po informacje, ale informacje to chyba tylko w tych Adventures Clubach można dostać, że dosłownie, aha, pusty dom, okej, że dosłownie nikt inny tutaj tych informacji dobrych nie daje. No, ten daje berry, świetnie, no bardzo się cieszę, dobra, Repela nie aktywuj chwilowo. Czy wy cokolwiek... Ej, 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 co ty mówisz, czekajcie, spotkałem detektywa Pikachu w Rime City. Ej, nie wiem czy wiecie, ale ten koleś właśnie mówi o nadchodzącym już filmie Detektyw Pikachu i tam też właśnie cała ta fabuła będzie rozgrywać się w Rime City, w tym mieście stworzonym na potrzeby gry i filmu. Znasz to? Ten Pikachu potrafi mówić po angielsku, jest świetnym partnerem, ma partnera, który nazywa się Tim Kutman. I to jest chyba ten koleś, którego będzie Pikachu wraz z tym swoim nowym przyjacielem poszukiwać w tym filmie. Ej, no... No nie wierzę, nawet w Mega Powerach spoilerują nam film. Dom Elia?
A, bo to był ten dom, okej. Dobra, czy cokolwiek jeszcze wartego uwagi jest tutaj? No nie widzę za bardzo, no chyba, że coś pominęliśmy tu. Tutaj co mamy? O, tu jest Adventures Club. Ojej, to jest chyba jakiś taki wspinaczkowy Adventures Club. Aha, twoje ciało nie jest dość mocne, świetnie. Czy... O, dobra, ten mi powie jakiś sekret, dawaj. Posłuchaj, jest wyspa na zachód od tego miasta. Byliśmy już na tej wyspie wcześniej, no ale w każdym razie występuje tam jakaś tajemnicza postać na tej wyspie. Nie wydaje mi się, żeby to coś było Pokemonem. Okej. Czyli to może znaczy, że to jest właśnie ludzie to miejsce z Ultra Bestią. Co to jest? Hej, jeżeli... Tak, powinieneś się tam udać. No i dostaliśmy kolejny Secret Place. Wybierzemy się tam, ale to pod koniec materiału. Na razie zobaczymy, co jeszcze w tym mieście występuje. Ej, czy tutaj nie ma sali? Czy ja po prostu jej nie zauważyłem? Nie no, możliwe, że sali tutaj jednak nie będzie, bo było na pewno Pokémon Center. Jest... A nie, jest tam jakaś sala chyba. Tak. Ej, dobra, sala występuje, no to tyle dobrego. Nie wiem, czy ja leczyłem poki? A, nie leczyłem poków. Dobra, dawaj. Uleczymy. A w Pokémon Center czasami potrafią dawać poki. Ale chyba nie tym razem. Nie, nic ciekawego. Absolutnie nic ciekawego. Do domu jakiegoś wbiłem. Sekundę, muszę zobaczyć, czy żeby dostać się do tej sali, trzeba wejść do tej jaskini. Prawdopodobnie tak, słuchajcie. Prawdopodobnie trzeba przejść tą jaskinię. No dobra, dobra. To wejdziemy do niej, no nie ma innej możliwości, żeby wspiąć się tam na górę. No ale skoro jest wejście, no to może świadczyć, że to jest jedyna droga, która mnie tam poprowadzi. Hermit Hill. Dobra, wbijamy, szukamy. A tutaj co jest? Wybacz, ale nikt nie jest... upoważniony, żeby tam się udać póki co. The Guardian of the Sky doesn't want to be disturbed. Czyli strażnik nieba nie chce, żeby mu przeszkadzać, okej. Zachęcające, bez wątpienia. A tu jest przejście do sali od razu. No i dobrze, i szanuję mocno. What the... Okej, co ty mi powiesz o tym? Nie no, kolejna sala, w której będę się męczył. No już się boję po prostu. Nie jesteś przestraszony? Nie jestem. Ale, znaczy jest, trochę jestem. Ej, dobra, posłuchajcie, to jest moja siódma odznaka. Ja muszę ją zdobyć. Może to nie będzie takie trudne wcale, no zobaczymy. Asura jest strażnikiem tego regionu. A to jest on w ogóle, a nie ona, okej. On jest starszy niż większość z nas, ale wygląda młodo. Okej, ciekawe. A weź sobie Aeroblasta. No tak nawet robię, robi swoje. Dobra, może Shadow Ball, chociaż mimo tego, że Not Very Effective to jakoś poskutkowało. No na ciebie to tak nie ma kogo dawać, Kurok, wbijaj. Blaze kikuj, pięknie. Kurczę, chodziłbym sobie uleczyć poki, ale wyjście stąd, wiecie, przechodzenie przez jaskinię to jest za dużo dla mnie. Leczymy w ten sposób, czemu nie? No dobra, ważne jest to, że jednak nie mieliśmy tu przejścia. Tu jest jakieś przejście kolejne. Najlepiej znaleźć od razu wszystkich przeciwników, co nie? Tutaj jakieś dróżki, tu mogę przejść w dół? Nie mogę. Czemu tutaj nie mogę iść? Jejku, dobra. Nie mam pojęcia, czy idę dobrze, czy idę źle. Tego to się dopiero przekonamy. Okej, Garchomp. Overheat. Idealnie jak dla mnie. Ten tak cruel, no to jeszcze lepiej. Nie no, po prostu dawać mi więcej takich podatnych na Earthquake apoków. Dobra, nie wiem, czy tutaj się nie wrócę. Tak, tutaj już byliśmy, czyli dobrze przechodziłem. Tylko niepotrzebnie skręciłem na południe. Idziemy w to miejsce. Czy chcę stoczyć walkę? Jasno, że chcę. A ja, co to za głupie pytania w ogóle? Dobra. Standardowo Garchomp, a jak żeby inaczej? Froslass. W sumie mam Cruncha, więc nie zmieniamy. I Espion mam Cruncha, to nie zmieniamy. Mimo tego, że Froslass mogłaby trochę jednak krzywdy zrobić. Dobrze. Z tobą walczyłem? Ej, zaraz, coś ty powiedział? Wybacz, nie mogę cię przepuścić, proszę wróć, jak pokonasz 5 trenerów. Ej, no to 3 pokonałem na razie. Okej, czyli żeby... to jest dobra droga, dobrze poszedłem, tylko muszę z wszystkimi powalczyć. Weź tu teraz, bądź mądry i szukaj drogi. Ale no dobra, zobaczymy. Parę już mamy trenerów obskoczonych. No ty niestety nie jesteś jednym z tych, z których muszę walczyć. Nie no, na początku już walczyłem. Może jest 4, a walczyłem już? Nie wiem. Nie no dobra, jest kolejna. Nie pamiętam, nie wiem, nie liczyłem.
Nie liczyłem i teraz mamy pro... O kurczę, a Shadow Ball dobry nawet, no to spoko. No i dobra, dawaj Kurok. Też możesz być dobry, chociaż no oczywiście Aggron z Protectem w tych grach to jest coś, czego ja nie zrozumiem chyba. Dobra, dawaj to. Ale one zawsze muszą mieć tego Protecta. I ja nie wiem teraz, czy to już była ostatnia. No nie pamiętam, czy stoczyłem walkę z 5 przeciwnikami, czy z 4. No zaraz się przekonamy, jak podejdziemy do tego ziomka. Nie, jednak nie. No dobra, no to z 4 już walczyłem na pewno. To tak, tu jest jedna. No to ona już była. Tutaj nikogo nie ma. Ona była, okej. Dawaj, dalej tutaj kogoś. Na początku też ktoś był, nie, bo tu jest wyjście. Tutaj ten był, to jest drugi na pewno. Okej, tutaj, o, tu nie walczyliśmy. No na samym początku pominąłem przeciwniczkę. Gdybym wiedział, że trzeba walczyć z wszystkimi, no to bym nie było nawet takiej opcji, żebym pominął. No ale no, widzicie, nie zawsze człowiek dobrze wszystko od razu zauważy. Dobra, Mew. Jak możesz, to Waterfall, nice. Dobra, no to teraz to mi się wydaje, że już jest absolutnie 5, że już byli wszyscy po prostu. Że przejście jest już zagwarantowane, no, ale żebym się nie pomylił. No, bardzo dobrze, tak jest, dałem radę. Teraz może mnie przepuścić, ale wcześniej muszę go oczywiście pokonać i ma aż 6 poków. Kurczę, no sporawo, no nie powiem, sporawo, szanuję. Akurat tak, żeby stracić ostatniego aeroblasta. Mam nadzieję, że ten aeroblast nie będzie aż tak potrzebny. Garchomp, wchodzisz z Dragon Claw, brawo. Pidgeotto? Naprawdę nie Pidgeotto, tylko Pidgeotto. No, czy wy mnie nie szanujecie? Bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. Dobra, ważne, że się udało. I teraz koleś odsunął się od tego teleporta, świetnie. Tylko ciekawe, czy... A, to jeszcze nie koniec, nie no, świetnie. Teraz przeszedłem w ogóle w jakieś miejsce teleportacji. A nie, ej, tamto to jest chyba wyjście. Dobra, mamy, słuchajcie, naszego przeciwnika. Czy będzie groźny? Mam nadzieję, że nie, ale się przekonajmy w ogóle. Dobra, w sumie czy będzie groźny? Koleś ma Mega Metagrossa, tak samo jak ja. Więc szanuję. Mega Metagross to może być problem, jeżeli jest tak silny jak mój. Zobaczymy. Wiem, kim jesteś profesorem Yudim. Starałeś się, tak, zmienić przyszłość regionu Aiwara. Ten świat potrzebuje cię, Yudi, w każdym razie. Nie wiem, czy jesteś dość silny, żeby zmierzyć się z tym wszystkim samemu. A więc proszę, pozwól mi, a służę strażnikowi regionu Lande, zmierzyć się z tobą. No to ludzie, lecimy. Walka ze strażnikiem regionu Lande. No widzę, że strój to taki co najmniej epicki. Dobra. Jest Spirit Tomb. Ciosów fery na niego nie mamy. Może po prostu potraktujemy go z Leaf Blade'a. Cholera, obniżył mi atak. No to może Shadow Ball, chociaż on widzicie, że średni jednak. Mimo tego, że specjalny, no bo ogień zmniejsza fizyczny atak. No dobra. Myślę, że Kurok, ty możesz wejść. Myślę, że ten Blaze Kick powinien wystarczyć. Brawo, Mega Metagross już teraz. Okej. Wiem, że jak walnie mnie z Psychica, to leżę. Ale ile ja mu zrobię? Może rozwalę Mega Metagrossa na hita? Nie no, wątpię w to. Nie no, byłoby zbyt pięknie. No i w sumie wszystko się ziściło tak, jak myślałem. Mój Pokémon padł, użył Psychica, a Blaze Kick niestety nie rozwalił. Dobra, no to może epicki pojedynek dwóch Mega Metagrossów, a czemu nie? Potraktuj go z Brick Breaka. Powinien paść na luzie. Pięknie. Mój Metagross jednak silniejszy. Znaczy szybszy, przynajmniej szybszy. Entei? Ej, dobra, no to już wiem, dlaczego gościa nazywają strażnikiem tego regionu. Jak on ma w swoim posiadaniu legendarnego psa Enteja. No, szanuję, szanuję. No, ale w sumie, no, już się zmierzyłem kiedyś, wiecie, już jeden ziomek miał Moltresa przecież, więc nie powinno mnie to dziwić, że oni mają legendy. Kto kolejny wchodzi? Sylveon, Pokémon Fairy, no to po prostu stworzony dla mnie, no ale oczywiście jak na złość z Meteormasza trafić nie mogę. Dobra, no, to, nawet nie chcę na to patrzeć, jak ten Sylveon obrywa. To bolało. Był Entei, jest i Raikou. Czy Raikou, jak zwał, tak zwał. Ej, no nie mówcie mi, że ostatni jest Suicune, bo to byłoby ciekawe zaskoczenie. Dobra, użył Call Mind'a, co jest dobrą taktyką bardzo na tego Pokemona, ale... No, kiedy ja trafiam z Earthquake'a i on jest super efektywny, to nie ma opcji. Ej, i serio ma Suicune'a? No, nie wierzę. Dobra. Ja wątpię, żeby on... Znaczy, on to może przeżyć, bo Suicune jest dość wytrzymały, ale... Za dużo mu to nie pomoże. Nie, no, no. Psy Warrior teraz pokazał skilla. Rozwala wszystkie legendarne psy. Lider Asura przygrywam.
Uratujesz nas wszystkich. Przyszłość tego świata będzie zmieniona. Proszę, weź Rebirth Badge, czyli odznaka odrodzenia. No i dostaliśmy od Asury ton. Słyszałem o tym, że masz dwójkę przyjaciół, Sybil oraz Absolf. Po prostu połącz z nimi siły. Jeżeli zrobicie to razem, to zrobi różnicę. Jesteście nowymi bohaterami tej przyszłości. Judy, potrzebować będziesz również tego. I dostaliśmy skill swapa. Tak, to zmienia abilitki. Spoko, no ludzie, w tym momencie osiągnęliśmy to. Patrzcie, badges earned. Wszystkie 7 odznak już moje. Udało się to zrealizować. O, i to mnie do wyjścia prowadzi. Tam chyba była jeszcze jakaś taka mała walka, ale... Ale no, nie czuję potrzeby toczenia jakiejś jeszcze jednej walki. W sumie, kiedy już Jorvet ma... Właśnie, który ty masz level? 99, no prawie. Za chwilę osiągnę coś, co w mało której serii dokonuję, czyli wszystkie Pokémony na ostatnim levelu. Kulturka, musi być, musi się wszystko zgadzać. No i dobra, słuchajcie. Ja wiem, gdzie teraz chyba, gdzie teraz powinienem fabularnie iść. Ponieważ fabularnie to my powinniśmy walczyć teraz z Darkwalkersami, a przynajmniej tak mi się wydaje. Powinienem się udać do Miskanthus Town, dokładnie. I tutaj... Czekajcie, gdzie to jest? Tu powinno być takie przejście, jeżeli się nie mylę. Floetę. A może ja się mylę? Kurczę, może źle poszedłem. Daj tego Max Rippera, bo... Gdzie on jest? Bo nie chcę tak tracić. Teraz nie wiem, czy ja źle skręciłem, czy ja coś ominąłem? Nie no, chyba nie ominąłem niczego. Przynajmniej mam taką wielką nadzieję, że się nic nie ominęło. Tu wszystko, co pozbierane miało być, a jest, albo jestem w złym miejscu. Dobra, tu jest jakiś ball, pipi-up, okej. No i teraz to ja nie wiem, czy ja ominąłem, czy ja dobrze idę. A może dobrze idę. Tak, dobrze idę, tu mamy to. Jest, jest dobrze, słuchajcie. Jesteśmy w tym miejscu, w którym być chciałem oczywiście. Czy mamy tutaj jakieś ukryte przedmioty? Raczej nie. Mamy wodospad, który no trzeba przejść. A, tam już gdzieś widziałem po lewej stronie Darkwalkersa. Dobra. Big Pearl, no zawsze na sprzedaż. Zawsze szybciej do Master Balla, prawda? Te Master Balle trzeba będzie znowu pokupować. Ale hajsu trochę pozbieram na tych walkach, więc nie jest źle. Dobra, Gyarados, może dokonaj zmiany. No nie, no naprawdę Gyarados z Protectem to boli. To po prostu boli, kiedy się na to patrzy. Nie no, Grampik z Protectem, no kogo jeszcze będziesz miał z Protectem? Nie no, Excadrill już nie będzie miał Protecta, no. To już byłoby zbyt wiele, jak dla mnie. Traf z tego, pięknie. Pięknie, pięknie. Dobra, czy tutaj jest jeszcze ktoś? Czy tu jest jakiś przedmiot? Nie, tutaj nic nie mamy. Idziemy więc dalej. A, jest i kryjówka, więc ten skromny dom to musi być sekretna baza. Trzeba się przekonać, co oni robią. Dokładnie. Genba? O kurczę, on też się tutaj zjawił. Okej. Wygląda na to, że nikogo nie ma w domu. O kurde, Mewtwo! Co, Mewtwo? Miło mi cię znowu widzieć, profesorze. Tak jak myślałem, znalazłeś to miejsce. Dobrze. Tak właściwie, wybudowałem tą małą bazę specjalnie dla ciebie. Wiesz dlaczego? Ponieważ to jest pułapka. Teraz czas, żeby zniknąć. Co? Okej, profesorze Judy. Nikt nie może mnie powstrzymać. Shit, wpadłem tak prosto w pułapkę Mewtwo. Ej, i co ja teraz mam robić? Kim ty jesteś? Och, obudziłeś się, profesorze. Witaj w naszym nowym domu. Nigdzie się nie wybierasz. Och, zgadnij co? Planujemy złapać Rayquaza. No tak, przecież Strażnik Niebios, to musi być Rayquaza. To już wiem przynajmniej, gdzie jej szukać jak coś. Nie możesz nic zrobić, żeby nas powstrzymać, huh? Wyglądasz się być wściekły, interesujące. Naprawdę myślisz, że możesz uciec z tej klatki? Hahaha, czuj się tu dobrze. Och, ta twarz, jesteś przerażony, czyż nie? Profesorze, ja... Co ty? Pojawiła się zamaskowana postać. Rest in peace, idiot. Jejku, spoczywaj w pokoju, idioto. Czy on go zabił? Czy ty... Jak mnie znalazłeś? Genba cię śledził, zanim tak znalazłeś tę bazę. Powiedział mi, gdzie jesteś. Teraz pozwól mi pomóc sobie, Judy. Okej, jesteś teraz bezpieczny. Proszę, opuść to miejsce. Poczekaj, pokaż mi swoją twarz. Wiem, że czujesz się winnym i nie chcesz pokazać mi swojej twarzy, ale naprawdę chciałbym ją zobaczyć. Okej. What? Tak jak myślałem, ty jesteś... Tak, profesorze. Zostałem przez ciebie stworzony.
ale cię zabiłem. Czy to jest Mewtwo z przyszłości? Oh shit, to są większe rozkminy niż podczas Cell Sagi w Dragon Ballu. Z tym cofaniem się do przeszłości. Ja walczę w tym momencie z Mewtwo, a Mewtwo cofnął się do przeszłości, transformował się w tamtą postać, żeby ukryć swoją tożsamość i mi pomagał. Nie no, nie wierzę w to. Nie no, dobra, mój umysł... zniszczono całkowicie. Masakra, nie chciałem do tego pozwolić ponownie. Jestem tutaj po to, żeby powstrzymać samego siebie. Powstrzymać siebie, tak. Wciąż jestem młody na tym świecie. Nikt nie mógł mnie powstrzymać. Tak, nie mogłem nic zrobić, żeby zaspokoić moją złość, a więc zdecydowałem się rozpocząć to wszystko. W moim świecie zostałeś porwany przez The Shady po tym, jak Mewtwo zniszczył Team Delta's Lab, czyli laboratorium Teamu Delta. The Shady zmusiła cię, żeby wykonać twoją robotę, żebyś wykonał swoją robotę. Po tym, co zrobiłeś, The Shady zdecydowała się uciszyć cię na zawsze. A więc kontrolowała mnie, żeby cię zabić. W każdym razie... o masakra... poświęciłem... w przyszłości poświęciłem się, żeby uratować Mewtwo. Jejku... po tym wszystkim wymierzyłem sprawiedliwość The Shady. Ale nie mogłem wrócić ci życia. A więc zdecydowałem się... uratować twoje życie za pomocą Celebiego. No tak, no przecież Celebi potrafi cofać się w czasie. Jestem tutaj po to, żeby zmienić twoje przeznaczenie, profesorze. Powiem ci, co musisz zrobić. Chodź ze mną. Nie no, ej, to co się odwala tutaj, to jest niesamowite. Co tutaj robisz, szefie? A oni nie wiedzą, że to jest inny Mewtwo. Ta osoba jest niebezpieczna. Dlaczego ty... czekaj, ty nie jesteś naszym szefem. Wyglądasz inaczej. Ten okropny płaszcz zdradził cię. A więc co? Jestem teraz wolny? Mój Pokémon i ja jesteśmy gotowi zniszczyć was wszystkich. Och, naprawdę? Co? Te Pokébole zostały zniszczone? Ej, co to znaczy? Nie do końca. Ej, oni zabrali mi Pokébole? No nie. Zbudowaliśmy maszynę w tym domu. Ta maszyna... co? Że ona pozbawić mnie może moich Pokémonów z Pokéboli na zawsze? A więc to znaczy, że nie możesz użyć żadnego Pokémona w tym domu. O cholera. Ale my jesteśmy inni, mamy... nasze Pokébole są specjalne i możemy używać naszych poków. Judy, nie możesz zrobić nic bez swojego Pokémona. Wracaj lepiej do swojej klatki, albo cię zabijemy. Cholera. Nie przejmuj się, Judy. Jestem po twojej stronie. Jeżeli Pokémony nie mogą walczyć dla ciebie, ja będę dla ciebie walczył. Nie zamierzam pozwolić kolejny raz ci przegrać. Mewtwo, dziękuję. Nie będziesz w stanie mnie powstrzymać. Pokonać mnie znaczy, nie powstrzymać. No, na jedno wyszło. Jesteś pewny? Tak, jesteś tylko... no, zobaczymy. Ej, ludzie, słuchajcie, w tym momencie... mamy tylko jednego poka i jest nim Mewtwo z przyszłości. Jejku. Arcanine, okej. Wow. Okej, Arcanine zmieszał mi atak. Jedyny Pokémon to Mewtwo. Pokémon Go Psychic, zmieniono mu typy. Ale on epicko wygląda. Jejku, nawet nie wiecie, jakie to jest epickie. No zobaczcie, ten Mewtwo to wygląda jak troszeczkę jak Doctor Strange w wersji pokemonowej z tym płaszczem. Kto wie, może ten płaszcz też ma własne życie. Ej, nie no. I ta blizna w ogóle na twarzy Mewtwo. Taki trochę połączenie Doktora Strange'a i Kratosa. Pięknie. Jej, co masz za ataki? Ice Beam, Thunderbolt, Psychic, Shadow Ball, ale idealny moveset. Dobra, myślę, że z Psychica go potraktuj. Huhu. Dobrze, z Shadow Balla. Nie no, to co on robi, to jest... dobra, słuchajcie, ten Mewtwo nie ma sobie równych. Oni są bez szans. Absolutnie są bez szans. Dobra, nie wiem. No, serio? Protect? Nie no, przecież on każdego niszczy na hita. Tutaj nawet nie ma co myśleć o porażce jakiejkolwiek. To coś jest silniejsze nawet od naszego szefa. Naprawdę nie mogę w to uwierzyć. Pozwól, że ja się z tym zmierzę. Świetnie, czyli tym razem walka... o, jeszcze zamrożenie, jak miło. Z kolejnym przeciwnikiem. Gogoat, okej. Flygon, nie no, to jest zbyt proste, ludzie. Ten Mewtwo jest zbyt potężny po prostu. Nie no, to jest jednak Mewtwo z przyszłości. On musi być potężny, czyż nie? Jej! Miałeś rację, ten Mewtwo jest zbyt silny. Co?
Oboje przegraliście z tym czymś? Co powinienem zrobić? Hej, teraz twoja kolej, tchórzu. Mewtwo dobrze mu powiedział, chodź tutaj. Nie jestem tchórzem, zmiażdżę cię. Co powiedziałeś? Nic, przepraszam, nie krzywdź mnie, pozwól mi odejść. Za późno. No, ten Mewtwo jest brutalny, to bez wątpienia. Dobrze, nie było czy... Kurczę, niedobrze, sparaliżował mnie, ale mam nadzieję, że tego nie przegramy. Naprawdę to zrobiłem? Naprawdę to zrobiłem, przegrałem za pomocą takiego potężnego Mewtwo, bo wszedł paraliż? Dobra, muszę jeszcze raz wszystko przesunąć, nie no, załamałem się, nie no, pięknie. Nie ma to jak dysponować mocą jednego z najpotężniejszych Pokémonów, jakie prawdopodobnie chodziły kiedykolwiek po świecie i przegrać z jakimś Darkwalkersem. Tylko dlatego, że wszedł paraliż. Jasna cholera, ale wstyd. A musimy szybko powtórzyć te walki. Nie no, w tej grze wszystko jest możliwe, jak widzicie, wszystko, wszystko, absolutnie wszystko. Nawet Darkwalkers go niszczący, no wszystko przez ten głupi paraliż. Co ja wam więcej powiem. Wszystko przez jeden głupi paraliż. Trzeba tutaj było użyć jednak leczenia. Mewtwo, ile ty masz obrony, tak z ciekawości? No, on ma świetne ataki. Widzicie, atak zwykły, duży, chociaż on z niego nie korzysta, bo ma same specjalne ciosy, a atak specjalny świetny. No, ale obrony już nie są takie fenomenalne, niestety. Niestety, niestety. Dobra, traktuj go z Ice Beama. Tego oczywiście z Thunderbolta. Ta walka była prosta, bo mieliśmy wszystkie ciosy, które są jakieś super efektywne, a tam się trafił Pokémon, którego no klewki, Pokémon stalowo-fery, no to w sumie nie ma czym go bić za bardzo, co nie? O kurczę, dobra, ja myślę, że się wycwanie jednak, bo ten paraliż potrafi porobić mnie niestety. To mnie potrafi porobić, dawaj Full Restora. No, serio, będziesz tak nawalać tym... Aha, teraz poparzenie, dobra, poparzenie to niech se wejdzie, nie zależy mi na nim. Że jest. Dobra, Gengar leży. I ostatnia to jest Ribombi. No to Ice Beam. No, okej. Okay. Z problemami, ale się udało. Nie chcę umierać. Gra skończona. Słabe usze. Tak, uciekajcie. Byli tacy słabi. Judy. Powiedzieli, że jest tutaj w tym pokoju, w tym domu specjalna maszyna. Ta maszyna sprawia, że niemożliwe jest używać Pokémonów. Zamierzam zniszczyć tę maszynę. Proszę, poczekaj na mnie. Wrócę wkrótce. No dobra, Mewtwo odszedł. Jest tutaj. Czyli co, odzyskam swoje poki. Okej. Okay. Myślę, że już teraz możesz używać swoich poków. Opuszczę to miejsce i oczyszczę ścieżkę dla ciebie. Do zobaczenia później, Judy. Do czego to doszło? Słuchajcie, Mewtwo... Nie no, Mewtwo z... No, w życiu bym nie pomyślał, że to Mewtwo z przyszłości. Ej, ścieżka miała być wyczyszczona. Cholera, co to za oszukaństwo. W ogóle mi nie wyczyścił ścieżki. A idź pan z takim Mewtwo, który obiecuje, a nic nie robi. Dobra, dawaj Earthquake'a na Gardevoir. Hawlucza. Chcę jak najszybciej opuścić to miejsce, bo mimo wszystko, że nawet jakoś idzie, to jednak jest to miejsce dość niebezpieczne, które fajnie byłoby opuścić jak najszybciej. Najważniejsze jest to jednak, tak, niemożliwe. Najważniejsze jest jednak to, że mogę już używać tych poków, no i po prostu wydostańmy się stąd dość szybko. Aeroblast. Czy on użył? No właśnie, nie zwróciłem uwagi, ale tak, użył tego. Destiny Bonda przeklętego. No, Aggron nie używający Protecta. Można? Można. Co prawda padło od razu, ale czy to coś zmienia? Są dwa wyjścia, nie wiem w sumie, które trzeba wybrać. Mam nadzieję, że wybrałem dobre. Dobra, Delmise. On nie ma Levitate'a. Nie ma, nie ma, ale i tak zły atak wybrałem. Dobra, Dig Break. I miał Sticka to... Z Earthquake'a po prostu. Ferrothorn. Aż zmienię, bo jak widzę Pokemona, który obrywa 4 razy super od ognia, no to nie mogę się powstrzymać, żeby nie walnąć z Blaze Kicka. No i dobra. Ej, okej, okay, tu jest to miejsce. Nie aktywuj Ripela, a to dokąd mnie prowadzi? Aha, to jest po prostu jakiś tam pusty pokój, okej. Okej, 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 ja wolę się podleczyć przed tamtą bitwą, która nas może czekać już za chwilę, bo widziałem ustawionego Mewtwo. Dobrze. Tak, jest tutaj Genba, ta nasza Wyksenia, wojownicza księżniczka. Wykonałem swoją robotę. To miejsce jest teraz bezpieczne. Sprawdziłem maszynę. Jestem pewien, że została całkowicie zniszczona. Świetnie, dziękuję wam za pomoc, chronia. Nie ma za co. W każdym razie, gdzie jest profesor Judy? Nie przejmuj się, profesor Judy jest bezpieczny. Myślę, że się wkrótce pojawi. O, czekaliśmy na ciebie, profesorze. Czekaj, chronia? Co ty tutaj robisz? No właśnie, przecież ona miała osłaniać Logana, a nie... pamiętasz to? Logan powiedział, że Darkwalkersi są tutaj. Logan też tutaj przybył? Okej, okay. Logan spodziewał się, że to jest pułapka, no jednak mądry typek, wygląda na to, że miał rację, a więc poprosiłam Logana, żeby zadzwonił do oficera Trevora. A nie, Logana tutaj nie mam, to spoko. Ok,
kiedy zabawiałem się z tymi Dark Workersami Mewtwo i jego drużyna pokazali się, a więc zdecydowałem się z nimi współpracować. Aaa, cwane. Jestem szczęśliwa, że mogę się zobaczyć. Bezpiecznego, Judy. Dziękuję wszystkim tutaj. Wybaczcie. Tak, no po prostu zawaliłem. Dałem się wplątać w tą pułapkę. Wszystko okej, okay. Nie obwiniaj się, Judy. Profesorze, teraz kiedy jesteś już bezpieczny, myślę, że czas się pożegnać. Genba, inżynier BC, chodźmy. Tak, mistrzu. Judy, również powinnam pójść. Logan czeka na mnie. Żegnaj. Okej. Okay. I wszyscy odeszli. Wszyscy odeszli. Tyle ich widziano. Czy są tutaj jakieś... Aha, tutaj jest to wyjście. Dobra. Czy znajdę tutaj... A nie, są dwa wyjścia te same. Dobra. Hej, Judy, co ty tutaj robisz? Proszę, udaj się do Belladonna Town. Potrzebuję twojej pomocy. Czy to Trevor? Co się stało? Więzienie jest atakowane. Logan i Cyrus są tutaj. Walczymy przeciwko Dark Workersom. Cholera! Zbliżają się. Sorry, Judy. Muszę kończyć. Ej, czyżby Dark Workersi chcieli uwolnić dwójkę bardzo niebezpiecznych więźniów? Ojej, to byłoby dość niekorzystne. Nasza pomocniczka i przeklęty zdrajca. No, może się dziać. Więzienie jest atakowane. Nie mogę w to uwierzyć. Powinienem się udać i im pomóc. Udamy się i pomożemy. Jak najbardziej. Puh, powiem wam, że dzisiaj sporo się działo, bez wątpienia. Sporo to nawet mało powiedziane. Ale ja wam coś jeszcze dzisiaj obiecałem. Obiecałem, że zdobędę legendarnego. Znaczy legendarnego. To nie będzie legendarny pok, ale to będzie jeden z tych pokemonów, które można gdzieś tu spotkać. Od tych ziomków, których z którymi gadaliśmy, oni powiedzieli, że na zachód od tamtego miasta jest wyspa. Czy to jest ta wyspa była tutaj, czy ona nie, tutaj nie ma tej wyspy. Muszę znaleźć, znaleźć tę wyspę, kurczę, o której oni mówili. Pokażcie mi na chwilę Pokémon. Tak, to miało być, to było Mangrove Town, a to miało być na zachód od niego, czyli to będzie któraś z tych wysp. Tylko nie wiem, która w tym momencie. Nie ta. To jest to Mangrove Town, to nie. To jest chyba tutaj, dobra, to jest to chyba miejsce. I słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Tutaj, mimo tego, że wydaje się, że nic nie ma, to możemy tutaj kogoś jak najbardziej spotkać. I zaraz to zrobimy, tylko gdzie to może być? Mówię, trochę się dzisiaj przygotowałem, żeby nie błądzić, jak to zwykle potrafię. I w sumie nie wiem, czy tutaj powinienem iść. Tak, chyba tutaj. Słuchajcie, tu są różne kamienie. Różne kamienie, z którymi nie można wejść w interakcję. Kurczę, naprawdę, będziecie mnie tak co chwilę spotykać, dawaj mi tego Max Ripela. Ale z jednym kamieniem można wejść w interakcję. Patrzcie, wszystkie wyglądają tak, że mają taką obwódkę wokół siebie, a jeden nie. Przyjrzyj mu się. O, czy to jest kamień? Nie, to jest jakaś dziwna istota. I dokładnie, ludzie, to nie jest kamień. To, co teraz zobaczycie, to jest Ultra Bestia Nihiligon, czyli Pokémon, którego znamy z siódmej generacji. Ja nie będę, wiem, że to nie jest legenda i teoretycznie używanie Master Balla mogłoby być niekonieczne, ale mam te Master Balle, więc nie zamierzam się trudzić. Złapiemy Ultra Bestię Nihiligo. Parasite Pokémon. Oczywiście typy, jak ktoś pamięta, jeżeli ja się nie mylę, to był trujący i... trujący i kamienny. Chyba dobrze mówię, chyba dobrze pamiętam. No i przynajmniej wiecie, gdzie zdobyć Nihiligo. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja będę chciał wprowadzać jakąś Ultra Bestię do teamu, bo nie wiem, czy mi tyle czas pozwoli, żeby jeszcze trenować po raz kolejny. Uwierzcie mi, trening Pokémonów w tej grze trochę zajmuje, więc nie wiem, czy po prostu będę chciał jeszcze raz trenować Poki na setny level. Możliwe jest nawet bardzo to, że team, który jest teraz, zostanie do końca, no ale zobaczymy. Jeżeli odcinek wam się podobał, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybujcie kanał, kolejny odcinek z Pokémon Mega Power już wkrótce, ale to tyle na dzisiaj, tak więc do kolejnego, cześć i czołem i na razie. Hej!